Dzień dobry, u mnie w studiu dzisiaj zespół Olimpiady Zwolnieni z Teorii przy Zespole Szkół Zawodowych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku. W składzie Fabian Szafrański. Dzień dobry. Mateusz Borowski. Dzień dobry. I Mariusz Pietrzak. Dzień dobry. Którzy są uczniami klasy drugiej TD. Chłopcy, realizujecie projekt społeczny, który ma na celu uruchomienie linii autobusowej w weekendy na trasie Bielsk-Płock. Skąd w ogóle ten pomysł i na czym on dokładnie polega? Pomysł ogólnie zrodził się z tego, że nie ma takiego ogólnie połączenia od 13 lat. Jest potrzebne? Że jest taka potrzeba. Głównie osoby młodsze oraz starsze w wieku emerytalnym nie mają możliwości, aby dostać się z Bielska do Płocka, czy też innych okolic. Nie mają takiej możliwości, albo po prostu inne opcje są zbyt drogie dla nich. A dlaczego właśnie w weekend? Ponieważ w tygodniu od poniedziałku do piątku są realizowane kursy, jest ich 8. Są nieregularne, ale wystarczają. A w weekend ich po prostu nie ma. A dlaczego istnieje taka potrzeba? Czy w weekendy coś specjalnego dzieje się w Płocku, czy tak po prostu chcecie Płock odwiedzać w te dni? Głównie z tego powodu, że my jako uczniowie czy jako osoby starsze nie mają jakby czasu w tygodniu, aby spotykać się z osobami, ze swoimi znajomymi, bo są różnie ułożone plany, zajęcia odbywają też się w różnych godzinach. Wracamy na przykład późno, gdzieś okolice 18, a na przykład niektórzy zaczynają o 7 i kończą o 14. I nie możemy sobie ułożyć tego, aby spotkać się później, bo ani nie ma możliwości powrotu, ani dojechania do na przykład miasta w późniejszych godzinach. No muszę przyznać, że ten projekt nie jest łatwy do realizacji, bo wymaga po pierwsze wielu decyzji, opracowania linii i skombinowania pieniędzy. To jest chyba takie najtrudniejsza przeszkoda. Jaki macie pomysł, żeby to w ogóle zrealizować? Może któryś z kolegów dopuść do głosu? Mamy zbiórkę. Planujemy zrobić zbiórkę. Już pracuję. A poza tym dostaliśmy krówki i chcemy w szkole zorganizować taką akcję. Czyli wy sami chcecie finansować te linie autobusowe? To jest głównym celem, który musimy zorganizować. No to muszą być jakieś współprace, jakieś wsparcia od różnych firm, przedsiębiorstw i ogólnie wsparcia, aby robić jakieś wyjazdy czy spotkania z różnymi osobami. Potrzebujemy tych pieniędzy. Też napisaliśmy listy do Urzędu Miasta Płocka, jak i też do gminy Bielsk, aby spotkać się i porozmawiać szerzej o naszym projekcie. Dostaliście już jakieś odpowiedzi? Z tego, co się dowiedziałem, to jak na razie one są w toku. Miasto ma 30 dni na odpowiedź. Rozumiem. A w jaki sposób, krok po kroku, chcecie doprowadzić do realizacji tego celu? Czy macie to jakoś zaplanowane? Na etapie planowania musieliśmy określić, do jakiego terminu zrealizujemy dane kroki. No i tak jak krówki, udało nam się zrealizować. Dalej będzie promocja w postaci plakatów, ulotek i szerszej pracy w mediach. Media już zostały uruchomione, jak na razie są nawet zacne z tego pozytywnie zainteresowania. Tak.
Także mamy w zamiarze współpracę z firmą, która posiada autonomiczny pojazd. Zamierzamy się wybrać do nich. Jak na razie jesteśmy po pierwszych wstępnych ustaleniach, że są jak najbardziej zainteresowani i kwestia jest tylko taka, aby z ich strony przygotować ten pojazd. Mhm. Nazwaliście się ekotransport. To ma jakieś znaczenie? Ten transport weekendowy ma być w jakiś sposób ekologiczny? Generalnie nawet jeśli ktoś posiada prawo jazdy, to ekologiczniejszym sposobem do jechania jest transport publiczny. Rozumiem w ten sposób. Ile osób bierze udział w tym projekcie? Jak na razie, tak jak widać, są 3 osoby, ale są też inne osoby, które pomagają tak okresowo i no, ich pracy nie widać na pierwszy rzut oka, ale ona jest. Na przykład doradzanie czy inna forma. Także też no, jak tutaj widać, są tylko 3 osoby i nie możemy już dodać członków, którzy będą uczestniczyć w olimpiadzie. Czyli w jednym zespole mogą być te 3 osoby, tak? To jest, my nie możemy już dodać ze względu na to, że przyszliśmy na etap realizacji. Rozumiem, czyli podczas zgłoszenia mieliście 3 osoby. Dokładnie. Okej. To może Mateusz teraz, bo troszeczkę cicho siedzisz nam. Do kiedy zaplanowaliście realizację tego projektu? W jakim to czasie? Realizacja powinna odbyć się do końca kwietnia. No, nie wiemy do końca, do kiedy może zostać zrealizowana, no mogą pojawić się jakieś nieporozumienia. No, ale planujemy dokończyć to do kwietnia, żeby ta linia już powstała i została uruchomiona. Do kwietnia musi być uruchomiona, tak? No, staramy się. To powiem wam, że bardzo ambitne zadanie, naprawdę i bardzo, bardzo trudne. Myślę, że być może do kwietnia uda wam się uzyskać jakieś deklaracje przynajmniej. Tego wam bardzo życzę. Podpowiem jeszcze tylko, że możecie spotkać się też ze starostą płockim, który być może w jakiś sposób też wam podpowie, do kogo się zwrócić albo uruchomi jakieś swoje możliwości w tym zakresie. I bardzo trzymam za was kciuki, bo jest to pomysł zupełnie inny od tych, o których miałam przyjemność rozmawiać tutaj w tym studiu z innymi uczniami innych szkół. Także gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Fabian Szafrański, Mateusz Borowski i Mariusz Pietrzak. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.